ludzie się zapisywali i już we wrześniu, pod koniec września było nas ponad 4 tysiące ludzi. 4 tysiące ludzi, więc ludzie wierzyli w Solidarność, wierzyli w nas wszystkich, że to dobrze będzie, że będzie uczciwość wreszcie w Polsce i na kopalni. Pracowników na kopalni było ponad 6300 było w 80 roku było pracowników kopalni Wujek. Fizycznych oczywiście, umysłowi dodatkowo. W pierwszym rzędzie żeśmy zapisywali członków, bo wtedy jeden nie dał razy zapisać, więc wszyscy, kto mieli, to wszyscy zapisywali, bo przez miesiąc czasu się zapisało 4 tysiące ludzi przecież. Więc to naprawdę było, a później, bo najpierw na listach żeśmy robili, że deklarował, że jest listy takie zwykłe kartek. Później dopiero po miesiącu już my zrobili odpowiednie deklaracje, które już tam wszystko było pisane, co tam jest, jako członek związku, co się należy, jak się należy i to wszystko, żeśmy byli, to wszystko było zrobione i to później z kolei znowu trzeba było wywołać pracownika, żeby podpisał, żeby się na to zgodził i tak to wyglądało. No i czas leciał, ale pracy też dużo, żeśmy pracowali od rana do wieczora, bo jedna zmiana, druga zmiana, wszystkie trzy zmiany, ludzie przychodzili i zawsze tam musieli być. No ludzie wierzyli w nas i wierzyli, że tak będzie. No i często zebrania, posiedzenia były komisji i masówki, przekazywaliśmy ludziom na potrzebiach, co się dzieje, jak się dzieje. Także ludzie byli zadowoleni wszyscy i z tego się cieszyli. Komisja zakładowa interweniowała cały czas, bo i we wydobycie cały czas i no, co miesiąc to było wydobycie, że zwiększyć wydobycie. No wreszcie górnicy są ludźmi i pracują tyle, ile idzie, nie można robić. A w tym czasie się pracowało, jak to się mówi, i na rolki, bo te rolki to były tak zwane nocki, nie? Nadgodziny, na to wszystko inne, no przecież, jak wiemy, za tych czasów wiecznie brakło węgla. Jak komuniści by chcieli, to by wszystko od razu, żeby sprzedać. No bo węgiel był, a dolary się liczyły wtedy. I tak to wyglądało. A co chwilę to było, później robili te sklepy górnicze i to właśnie było, ale to już chyba później było. Po tym, jak już wszystko się odbywało w miarę możliwe, komisja już, mieliśmy trochę czasu, to żeśmy się interesowali już tymi pracownikami, kto pracuje, sportowcami, tym wszystkim innym, co byli zatrudnieni na kopalni, a nie pracowali. Sprowadziliśmy na kopalnię NIK i NIK wtedy dopiero podejmował decyzję. Więc w tym czasie NIK naliczył 48 milionów złotych, co było sprzeniewierzonych na takie rachunki inne, na kwiaty, na coś innego, które to wszystko dyrektor podpisywał. I NIK z kolei przyjeżdża, jak przyjeżdżali ci panowie, co zawsze coś przywieźli, to dymisja dyrektora, dymisja głównego księgowego, dymisja szefa przeróbki, dymisja kierownika domów górnika. I to chyba to wszystko. I dymisja dyrektora do spraw pracowniczych Wysockiego, który nawet miał akt oskarżenia i siedział, parę miesięcy siedział. Zostało doprowadzone do dymisji pierwszego sekretarza, bo tam też były nieprawidłowości, nikt wyciągnął, że pożyczkę brał, że mieszkania jakieś tam brał na domy, jako te, co się należało, bo ta pożyczka była dla górników dołowych, a on nie brał górników dołowych, nie był dołowym, a wziął te pożyczki i z tego korzystał. No to żeśmy napisali pismo do, wtedy był chyba sekretarzem wojewódzkim, był Żabiński.
Takżeśmy pojechali, przedstawili mu takie, że sekretarz, że ludzie się buntują, że sekretarz partyjny robi takie przekręty. No ale żeśmy dostali odpowiedź od Rabińskiego, że Misiaczek, bo Misiaczek nazywał się, że on to będzie spłacał, że spłaca to, nie, że tak było, no spłacał. No, ale do tego żeśmy doszli, że musiał zrezygnować. I zrezygnował z sekretarza i później dostał członkami, został Mirski wybrany. Mirski to już tak bardziej w demokratyczny sposób, no i został wybrany. I to też nas cieszyło, bo zaś drugi ten sekretarzem był właśnie kombajnista, tylko też nazwisko zapomniałem. No i to, aha, przynajmniej, że tak będzie, że jakoś to jest po robotniczemu będzie, że rzeczywiście wybrany w demokratyczny sposób. No ale jak to się odbywało dalej, to wiemy, no nie było zaś tak najgorzej za tych sekretarzy właśnie. Mieliśmy jednego dobrego doradcę, razem z nami pracował, to był Poloczek. Inżynier, magister, dobrze się na tym znał i nam podpowiadał, nie? Bo człowiek naprawdę się nie zna na tych wszystkich tego. I on nam doradzał, co mamy zrobić. I to zrobiliśmy, napisaliśmy, pojechaliśmy najpierw tutaj do Nikowców w Katowicach. I to też był taki niebie, ale tu żeśmy nie bardzo chcieli wierzyć i pojechaliśmy do Warszawy. I z Warszawy dostaliśmy tutaj zaraz przydzielonego jednego pana i on to wszystko załatwiał, a myśmy oddelegowali, dali upoważnienie panu Poloczkowi, żeby współpracował. I on wszystko pokazywał i wszystko, i dlatego to wyszło te 48 milionów w tym czasie. Za dyrektora Kępnego i ci wszyscy pracownicy, co byli zatrudnieni na kopalniach, to wszystko był przez nich dlatego też co chwilę przyniósł i ten Nikowiec z Warszawy przynosił dymisja. I tak żeśmy odnowili kopalnię. W czasie wyborów były wybierane cała komisja zakładowa, która miała liczyć ze względu na to, że mieliśmy tyle członków, ma być wybierana komisja i 40 osób ma być. Z tego wynikało, na ich członków jest jeden przedstawiciel w komisji Solidarności. A później wszyscy delegaci, którzy są na zebraniu, na tych wyborach, osobno wybieramy przewodniczącego. No i ja między innymi byłem kandydatem, było tam ze czterech kandydatów i no niestety ja z większością głosów wygrałem te wybory i zostałem przewodniczącym Komisji Zakładowej KWJK. Zebranie wyborcze było w grudniu i od tego czasu zostałem wybrany przewodniczącym i piastowałem to stanowisko do czasu stanu wojennego. Ja zostałem przewodniczącym, wiceprzewodniczący już nie było głosowane, tylko w myśl zasady głosów. Więcej miał Hasik, został Hasik wiceprzewodniczącym. Strzelecki był członkiem, pan Nawrat był członkiem i jeszcze ktoś tam. Czterech. I to było na czterech. Składki związkowe, to przecież tyle członków, 4,5 tysiąca członków około jest, no to była masa pieniędzy. Dlatego też ludzie przychodzili nie ze związku, ale jednak, bo dawaliśmy na urodzenie dziecka, na choroby, na wczasy, na to wszystko inne. Mieliśmy dużo pieniędzy, jako związki mieliśmy naprawdę dużo pieniędzy i żeśmy, to wszystkie pieniądze były ludzi i te pieniądze miały wszystkie iść do ludzi. I tak ja to prowadziłem i dlatego też ludzie się cieszyli, ludzie się wpisywali,
bo naprawdę było, o co walczyć i ludzie wierzyli o to, że będzie dobrze. Wszystkie zakłady, wszystkie związki zawodowe decydowały się na swój sztandar związkowy. No i my na pewnym zebraniu komisji zakładowej, żeśmy też taką decyzję podjęli. Sztandar ufundujemy. I żeśmy znaleźli firmę, która chyba w Częstochowie była, która rzeczywiście robiła. Ale my już chcieliśmy sztandar dobry. Pieniążki mamy, bo to było z tych dobrowolnych dodatków. Wszystko było wyliczone, było na książeczce PKO postawione. I z tych rzeczy chcieliśmy dobry sztandar, elegancki. Najpierw żeśmy zrobili takie kopie i ludziom pokazywali, który sztandar jest lepszy. Nie, bo to chyba ze 3 czy 4 kopie były. No ludzie orzekli, członkowie orzekli, że ten, no to zrobiliśmy ten. I ładny sztandar, elegancko, dość dużo kosztował, nie pamiętam już ile, ale z grubymi ten sztandar jest do dzisiaj jeszcze i komisja związkowa nim się reprezentuje. Jako przewodniczący Solidarności to musiałem też brać udział, jeśli w zarządzie Śląsko-Dąbrowskim. No i takie zarządzenia były, ale i tam się załatwiało sprawy, co jest załatwione, co można załatwić i pytania takie wszystkie, które i nasze postulaty, które zawsze się miało albo coś tam, zawsze jakieś sprawy do załatwienia w tej komisji. I oni to spisywali i to najbardziej załatwiali. Ale nas najbardziej zawsze, najwięcej tych posiedzeń było komisja górnicza. Bo był do tego specjalna grupa zrobiona i był przewodniczący. I te sprawy górnicze, wszystko, które jeszcze nie są załatwione, które idzie załatwić, wszystko ta komisja górnicza załatwiała. I tych komisji to było co chwilę coś, bo wiemy, co się działo w tym górnictwie, nie? To i te karty, i później te zmuszali do soboty pracować, soboty, niedzielę. No a tego nie mogliśmy się zgodzić, bo to przecież to wszystko jest przeciw tym postulatom, nie? Takie postulaty były i są podpisane i to trzeba przestrzegać. No ale nie dało się tak przestrzegać, bo władza była sprytniejsza jak my. Nie? Bo prowadziła sklepy górnicze, prowadziła odpisywanie tych dolarów na książeczki i to wszystko inne. No nie dało się ludzi już przekonać. Bo po pierwsze, no nie było towaru, nic nie było towaru, a te górnicze wszystko. I taką tę opinia poszła w świat i o tych górników zła, bo to była zła opinia. No niestety zła opinia, że my tu wszystko mamy, a tam dalej nie ma nic. Bo głupie żelazko, nawet tu na książeczkę G. Panie, a ja pojechałem do Poznania na odwiedziny do siostry, I idę główną ulicą prawie Poznania, bo blisko dworca mieszka. Patrzę, pełno żelazku, w sklepie wszystko. No, żebym nie skłamał i kupiłem żelazko bez tego, bo ja nie miałem tych książeczki, bo to nie wypadało, żebym miał ten, ani bym się na to nie zgodził, nie? Bo takie założenia były. A w Poznaniu był. I była szynka, i było wszystko inne. A tu tylko wszystko na tego, a później zrobili te sklepy takie, jak to się nazywało, te mięsne sklepy też, co wszystko było droższe, nie? Te jakieś tam było. No i a dzięki było, ale propaganda działała i dawała dużo, dużo do górników zrobiła propaganda źle. I z tym żeśmy walczyli w tych komisjach, na zarządzie regionu, na tym z komisja, ale cóż mieliśmy robić. Walne zebrania, ale to było wyborcze, walne zebranie wyborcze. No, jak zwykle, jak było, jak cała Solidarność istniała. Same kłótnie, jeden na drugiego, jakieś paszwile puszczał, wszystko inne. I tak było cały czas w Solidarności i nie tylko w zarządach, ale i na zakładach też. Przecież niedaleko szukać, bo przecież na wujku tak samo było. Co chwilę wotum nieufności, co chwilę tam, no jak taki związek ma działać?
A przecież były wybrane według ordynacji wyborczej 2 lata. 2 lata kadencja trwa i ludzie sobie wybiorą na nowe władze, tak jak będą chcieli, a przynajmniej wiedzą, czy ci, co teraz sprawują władzę, sprawują dobrze, czy źle. Bo to jest normalna zasada, to jest demokratyczny sposób. No ale też tak było. Co zebranie wotum nieufności, to do tego. I tak to wyglądała działalność. No także to było ciężko przeżyć. Podczas wyborów na przewodniczącego zarządu Śląsko-Dąbrowskiego był Waliszewski i był Andrzej Rospułowski. Wiem, że Rospułowski był na pewno radykałem, bo przecież kilka razy też był u mnie na zebraniu. Wiem, radykał, że on by się na to nadawał, ale nie wiem dlaczego tak propaganda i też mogłem zgłupić. No ja głosowałem jednak na Waliszewskiego, bo Waliszewski studia miał większe i okazało się, że będzie lepszy. No tak z zasady, nie? Bo to tak Waliszewski, raczej ten Rospołocki, a Wałęsa to samo, bez szkoły, ale Wałęsa też został prezydentem, nie? No. I Waliszewski miał naprawdę propagandę dobrą poprzez Wacha, razem koledzy byli, nie? Więc on propagandę przekonywał ludzi, że rzeczywiście tak jest. No ale w myśl zasady, no masz tę szkołę, będzie trochę lepszy, bo jak to mówię, no ten Rospołowski chciał nogami stupnąć to, że kuranty w Moskwie się obrócą w drugą stronę. No, ale chwyt jest dobry, ale efekt mizerny, nie?